Jeden, dwa. Jeden, dwa, jeden, dwa. Szybkie tempo. Jeden, dwa. Two. Dwa, jeden, dwa, jeden. Jeden, jeden, dwa. Zmieniamy metrum. Jeden, dwa. Two. Dwa, jeden. Zmiana metrum. Bravo, bravo. Jeden, dwa. Jeden, dwa, jeden. Excellent. Listen. Can you clap my rhythm? Wyklasz rytm, który słyszysz. Popatrz, jaka jest różnica między tym, jak wy klaszczecie, jak klaszcze pan profesor. What's the difference? Jaka jest różnica? Powiedzcie po polsku. Dlaczego ja robię małe i duże kółeczka? Odpowiedzcie po polsku, kto wie. Dlaczego pan inaczej klaszcze? Jaka jest różnica? Because there are different patterns and different rhythmic notes. Yeah. They're different. The big one. Ta duża wartość, czyli ćwierćnuta, potrzebuje więcej czasu, więcej przestrzeni, dlatego jest duże koło. A dwie ósemki są mniejsze, krótsze, potrzebują mniej tego klaśnięcia, mniej zataczenia koła. So we wanna see that. Chcę zobaczyć ten rytm. Jeżeli tak klaszczę, to nie ma różnicy. Now, watch all of me. Watch my whole body. I'm not going, but I'm doing this. Zobacz, ja nie stoję tylko, ale całe moje ciało się rusza. Yeah. Całe moje ciało czuje ten rytm. Mniej tego skakania, nie musicie aż tak dużo z siebie dawać. Trochę mniej. Bardzo delikatnie. Spróbujcie razem. Yeah.
I przemieszczamy się tym rytmem. Idziemy do przodu, rytm w nogę. Idziemy, kroki wykonują rytm. Tak, klaszczemy, idziemy w tym rytmie. Bardzo pięknie. Okay. This has a name. Ten rytm ma swoją nazwę. Anapest. Tak się nazywa ten rytm. Anapest. 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 I możecie iść po całej sali, rytm w nogach, a nawet w nogach. Idziemy. Idziemy rytmem, tak jak przed chwilą. Znajdź sobie przyjaciela podczas swojej podróży rytmem, ale idziesz dalej rytmem nogami. Nie przerywasz klaskania, nie przerywasz chodzenia rytmem, tylko znajdź sobie w tym rytmie przyjaciela. Znajdź parę i idziemy dalej parami. Znalazłeś parę? Super, idź dalej razem z parą. Teraz tylko idziemy, nie klaszczemy już, ale idziemy rytmem. Ręce nie klaszczą. Ręce już nie klaszczą, tylko rytm nogami.
Znakomicie. Teraz pójdziemy w różnych kierunkach. Każdy rytm to zmiana kierunku, tak? Musicie się dogadać w parze, kto będzie prowadził. Za każdym razem zmieniajcie kierunki. Ale utrzymaj rytm w nogach. To było znakomite. Co jeżeli odwrócę ten rytm? Jak to będzie brzmiało, kiedy go przeczytamy od tyłu? Wyklaszcz. I dokładamy ten rytm nogami, go wykonujemy. Jak myślicie, jak to się nazywa? Ktoś ma jakiś pomysł? Good answer, good answer. Dobra odpowiedź, prawie. Dactylic. 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 Now, on our bodies, we have 10 dactylics. Na naszym ciele mamy 20 rytmów daktylicznych. Jak myślicie, gdzie one są? Czego mamy 20 w naszym ciele? Palców. I każdy się składa z trzech kosteczek. Możemy popatrzeć na paluszki i powiedzieć razem z kostkami daktylik. W starożytnej Grecji ten rytm nazywano daktylik, ponieważ się składał z trzech sylab. Długa, krótka, krótka. Tak jak na palcu to widać, na kostkach. Jeśli zrobicie to w drugą stronę, możecie przeczytać anapest. Daktylik, anapest. Daktylik, anapest. Świetnie wam idzie. Nosicie w sobie te rytmy tak naprawdę. Macie je na swoich kostkach. Co znaczy anapest? Jak myślicie, co znaczy słowo anapest?
odwrotność. To znaczy na odwrót. Przeciwko. Idzie się do przodu, daktylik i wracacie a na pes. Okay, you step and clap the one that I'm playing. A teraz spróbujemy to wszystko zrobić rękoma i nogami. Do przodu idziecie daktylik, a do tyłu anapes. Na razie idziemy do przodu anapes. Nie, to jest anapes. Just step, just step. Tylko idziemy na razie, bez klaskania. But when you step, you can step different directions. Kiedy idziesz, możesz iść w różnych kierunkach. Nie musisz iść tylko do przodu, możesz do tyłu, do boku, na skos. Nie musisz iść tylko tam, gdzie cię prowadzi nos. Idź razem z muzyką. W różne strony, jak chcesz. Daktylik idziemy, czyli daktylik, do przodu, daktylik, daktylik. Znajdź przyjaciela, znajdź parę szybko. One of you, jeden z was is anapest. Jest anapestem. And the other one, a druga osoba jest rytmem daktylik. So decide. Podzielcie się szybko, kto jest anapest, a kto z was jest daktylik. Who is anapest? Kto jest anapestem? Ręka do góry. Who's daktylik? Daktylik się zgłosi. Anapest? Anapest? Daktylik? Daktylik? Anapest? Daktylik? Okay, you're sure? Jesteście pewni? Okay, so, if I play anapest, jeżeli gram anapest, the person who is anapest, you start to step. Rusza się tylko anapest. Po całej sali daktylik zostaje w miejscu. But if I change to daktylik, you stop and the daktylik. Kiedy zmieniam, anapest się zatrzymuje, a daktylik się porusza w przestrzeni. Zajmijcie całą przestrzeń. I zostańcie w kontakcie, kiedy jedna osoba będzie czekać, a druga będzie się poruszać rytmem. Utrzymujcie kontakt, patrzcie na siebie. Nie zostawiajcie przyjaciela, mimo że się poruszacie. Anapest zaczyna. Zmiana.
too far away. Too far away from your friend. Za daleko odszedłeś od przyjaciela. Daktylik zostaje. Anabest. Zmiana, daktylik się porusza. Don't go so far away from. Nie odchodźcie tak daleko od swoich przyjaciół. Wykorzystujcie najbliższą przestrzeń, jaką macie. When I stop, if I'm Anabest, Anabest, I must stay in my place. Kiedy się zatrzymam, to już nieruchomo do końca, tak? I dopiero ruszam, kiedy znowu usłyszę swój rytm. Zatrzymujcie się w jakiejś konkretnej pozie, tak? Tak jak muzyka się kończy, wy też zamykacie ruch. Anabest. Bo dwie osoby się poruszają. I'm sorry. She was going to give it away. Okay. Now listen carefully. Where did you hear the anapest? High or low? Gdzie usłyszeliście anapest? On był u góry czy na dole? W tym ostatnim, zanim wam przerwałam. Correct. And then where did you hear the? So if you hear me. Jeśli słyszysz, że gram je razem, co się wtedy stanie? Możesz powiedzieć po polsku. Co się stanie, jeżeli pan zagra obydwa rytmy razem? No kto wie, co trzeba wtedy zrobić? Okay. Yes. And then if I together. They both go together. Tak, kiedy zagram obydwa razem, obydwie osoby w parze się ruszają razem ze sobą, tak? Tylko innymi rytmami. Thank you.
Come sit down. Chodźcie, usiądźcie bliżej pianina. Excellent, 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 excellent. Usiądźcie.